Witajcie fani Mega Drive'a i zapraszam was do krótkiego pokazu. Ok, raz i konkretnie pokażę wam coś już tak interesującego i dla mnie już można powiedzieć na tyle zorganizowanego, że postanowiłem coś zrobić w tym wypadku. Jeżeli ja coś zbieram z wielu serii, które mnie po prostu interesują, ciekawią, to pomyślałem, że warto to uzupełnić i po prostu wam pokazać na luzie, zobaczyć z czym się to je. Dobra, nie będę was tutaj oszukiwał, bo nie ma po co. I przed wami będzie kolejna odsłona FIFA, tym razem na Mega Drive'a FIFA 97. Dlaczego ta odsłona? Zaraz wam opowiem prościej i jaśniej. Bo niczym innym się specjalnie aż tak bardzo straszliwie mega ultra nie różni się od FIFA 96, ale wam podam powody, które wziąłem pod uwagę przy wyborze tego tytułu. Bardzo fajny stan jak dla mnie, tylko coś tu szeleszczy w środku. Aha, ułamał się zawias w trakcie transportu, na pewno się ułamał, i powiem wam szczerze, że za bardzo nie mam co z tym zrobić, bo sklejać nie ma sensu, bo zaraz wypadnie. No ale nic, zdarza się, to jest normalne. Ja miałem jakieś chyba pudełko od Electronic Arts, nie jestem pewny teraz, czy je wypierdzieliłem, czy nie. No ale pudełko zostawię, nie będę wyrzucał, no bo w sumie szkoda, tak z instrukcją przyjechało. No nic, zdarza się. Chyba że to jakoś jeszcze odratuje, no nie wiem. No. Tak to wygląda. Zobaczę sobie jeszcze szybko instrukcję. W cholerę gruba jest. Na tej samej zasadzie, co będzie w 9.6. Jeśli chodzi o rozgrywkę, nie ma tutaj baterii wbudowanej, żeby zapisywać stan gry, tylko pewnie za pomocą jest tutaj bateria. Aha, żeby usunąć wszystkie save'y i zresetować baterię na oryginalne ustawienia, ABC plus start. Aha. No nic, musiałbym to sprawdzić, bo z tego co wiem, no w 9.6 ja nie mam save'ów. Ja nie mogę rozebrać za bardzo, no nie wiem, nie mogę rozebrać za bardzo kartridże, no bo nie mam odpowiednich. Aha, a tu jest na zwykły krzyżak. No nic, kiedyś to sprawdzimy sobie najwyżej w takim przeglądzie FIFA na Mega Drive'a. 9.7, dlaczego wybrałem? Po pierwsze dlatego, że jest tutaj dodatkowy tryb na zamkniętym takim boisku, bardziej w stylu halowym. Jest fajnie parkiet rozstawiony, taki, o, powiedzmy drewniany, coś w tym rodzaju właśnie, coś jak gramy na hokeja i nie mamy tutaj autu. I też chciałem to sobie zobaczyć po prostu na dużym telewizorze. Emulacja, wiecie jak wygląda, nie? Ale to już też, wiadomo, nie ma tych FIF dużo, no ale jednak można powiedzieć, że jest nad czym tutaj się zastanawiać. A poza tym soundtrack jest fajnie zrobiony, chyba jeden z tych najbardziej ulubionych, jeśli chodzi o FIFA, bo tak to... No bo tak to ogólnie, te zwłaszcza na Mega Drive'a, na Super Nintendo jeszcze nie odsłuchiwałem, ale na Mega Drive'a fajnie brzmią. Także stąd mogę gdzieś tam w tle sobie zapuścić te utworki. Dobra, ja was bardzo serdecznie pozdrawiam. Co sądzicie o tej odsłonie? Wiem, że już wyszła edycja na PlayStation, na Saturna, na bodajże na Nintendo 64 chyba wyszła pod innym tytułem, chyba FIFA 64. Jako jeden z tych pierwszych od EA. Chyba jedynych. Nie, wyszła jeszcze później, 99 chyba. Już mi się połamało. Słaby plastik, słabiutki. Pewnie męczony był. No ale nic. Bardzo wam dziękuję za uwagę. Taki krótki materiał. No i do zobaczenia w kolejnych unboxingach. Będą dopiero one w przyszłym miesiącu. I tak raczej bym obstawiał pod koniec dopiero miesiąca. Bo na razie nie ma co. Oczywiście mam
co wam pokazywać na te kolejne tygodnie, bądź na miesiące też. Jakieś takie filmy zrobić. Dobra, no to was pozdrawiam i do zobaczenia.